Akcja, temat. Dzisiejszy temat to nowo zakupiony bęben do Remingtona 1858. Kapiszonowy bęben rewolwerowy kaliber 44. Kupiłem sobie takich trochę, to policzcie sobie, ale tu ogólnie chodzi o to, że zakupiliśmy taki bęben czy rewolwer z bębnem. Powinniśmy pamiętać o tym, o czym za chwilę wspomnę, ale na samym początku to sprzedający takie rewolwery czarnoprochowe nie zawsze mówią, że trzeba te kominki tutaj, które są, na które się zakłada kapiszony, mówią nam, nie zawsze mówią, że trzeba te kominki wykręcić w prosty sposób. Ja już je tu wcześniej wykręcałem, bo to jest mój szósty bęben, właściwie nie szósty, bo kilka mam Remingtonów i to jest nieważne w sumie ile mam ich, ale wykręcam te kominki zawsze przed zakupem, jak po zakupie, jak dostanę je i zawsze je wykręcam. Smaruję je takim smarem miedziowym. Taki smar miedziowy, Multipur Pro, coś tam, niemiecki pewnie. Na pewno. I taki smar miedziowy używam do kominków w takim bębnie. Teraz, o, jak widać, prześwit jest. Ciach. Kominki są wykręcone. Kładę go tutaj, żeby go było widać. Pach. Zestaw do czyszczenia biorę. Biorę krem. Maść miedziową, to jest właściwie smar miedziowy, bo taką ma nazwę. Kominek. Voilà. Zamaczam go, może trochę za dużo. Wkładam. I zakręcam. Tutaj wychodzi smar miedziowy. Super. I tak z każdym. Każdy kominek powinien być solidnie zasmarowany tym smarem miedziowym po to, żeby się nie zapiekł i po to, żeby w przyszłości, gdy chcemy wyczyścić kompletnie bęben naszego ukochanego Remingtona, można było go normalnie rozkręcić. Wykręcić ten kominek, bo nie zawsze się da. Uwierzcie mi, że gdybyście postrzelali kilka razy, kilkadziesiąt razy prawdopodobnie, to mielibyście na pewno problem z odkręceniem tych kominków, nie smarując tego w taki sposób, w jaki smaruję ja. Tam producent smaruje taką oliwką, bardzo ładnie pachnie, uwielbiam ten zapach. Ten zapach mi się zawsze kojarzy z nową bronią, bądź z nowymi akcesoriami, które muszą być zatopione w tej oliwce. No i pamiętajcie, zasmarujcie sobie tak na wcześniej. Taki smar miedziowy można kupić w każdym sklepie z akcesoriami samochodowymi. Kosztuje, nie wiem, dyszkę, już chyba się powtarza, ale zasmarujecie i pamiętajcie, przy pierwszym strzelaniu musicie wszystko przestrzelić, nie przedmuchać nawet, bo tam jest taka duża ilość, przynajmniej ja dużą ilość daję tego smaru, że kurczę, ten proch mógłby się nie odpalać przy wsypaniu, mógłby się zakleić tam, mogły być problemy później, trzeba by było wykręcać te kominki. Takie coś robić, nie wiem, co kilka miesięcy, co 2-3 miesiące spokojnie. Nie trzeba po każdym strzelaniu czyścić kominków. Ze swojego doświadczenia to wiem. Jak ktoś sobie chce czyścić, to niech czyści, ale niech da trochę smaru, szczególnie tego, bo on nie przyjmuje tak na gar.
z prochu. No, proch jest strasznie, szczególnie ten czeski, agresywny. No, właściwie każdy proch jest agresywny, co do stali, i to tak wygląda. Jakbyście kupowali jakiś rewolwer, pamiętajcie o tym, żeby po prostu posmarować smarem miedzianym kominki, wykręcić je na spokojnie, posmarować dużą ilością i zakręcić je ładnie, i można strzelać, przestrzelić je przed strzelaniem kapiszonami na sucho, że tak powiem, i dopiero zasypywać prochem, wsypywać jakąś przybitkę, kaszkę mannę czy przybitkę filcową, i bach. I można się bawić dobrze. Nie będzie problemów z rozwalonymi kluczykami, które tam po prostu się lubią niszczyć, rozchodzić i nie odkręcać kominków. Zestawik taki kosztuje taki zwykły od 50 do 100. Pamiętajcie o tym, że taki krem wam wystarczy na 10 lat strzelania, będzie na całe życie, cholera wie. Klucz kosztuje 100. Szkoda. 10 zł, 100. Prosta rzecz. Wykręcić, zasmarować, przestrzelić przed pierwszym strzelaniem, czy jak to woli. I tyle. Miłego dnia życzę, bo on miły jest. Dzisiaj jest piątek. Zapraszam na strzelnicę. Kto jest zainteresowany, pisać na mojego maila. Prosty jest jak drut. Miłego dnia.